Siemano, siemano i oczywiście z tym akcentem witam serdecznie wszystkich widzów kanału Real Progress, z tej strony Patryk Barnaś. W dzisiejszym materiale chciałbym omówić z Wami temat odnośnie według mnie idealnego podejścia do planu treningowego w okresie budowania masy mięśniowej. Często takie materiały dzieliłem na dwie grupy osób, osoby, które stosują jakieś środki, osoby naturalne, jednak pamiętam, że nagrywałem tego typu materiał specjalnie przeznaczony dla osób, które są naturalne, więc w opisie filmu zostawiam dla Was link, więc jeśli jesteście zainteresowani tym tematem, jeśli oglądają ten materiał jakieś osoby naturalne, to tam myślę, że wszystkie najważniejsze elementy i wątki zostały wymienione. W dzisiejszym materiale chciałbym się skupić tutaj przede wszystkim na moich doświadczeniach z planami treningowymi, tego jak zmieniało się moje podejście do planu treningowego w okresie budowania masy mięśniowej, bo widzę, że z biegiem czasu to podejście, można powiedzieć, że trochę się zmienia, więc także o tym chciałbym wspomnieć w dzisiejszym materiale, więc skupimy się dzisiaj głównie na osobach, które coś tam stosują, no bo oczywiście nie zachęcam do stosowania środków dopingujących z wiadomych przyczyn. Ale dzisiaj chciałbym się skupić właśnie na tej grupie, ponieważ no, sam nie ukrywam, że jestem osobą, która od lat coś tam stosuje, ponieważ jestem zawodnikiem kulturystyki. Więc zaczynając od samego początku, oczywiście zaczynając okres budowania masy mięśniowej, musimy odpowiednio zaplanować nasz plan treningowy. Wiele na ten temat jest tak naprawdę informacji w internecie możemy na ten temat naprawdę znaleźć mnóstwo informacji, jednak według mnie w pewnym stopniu jest tam przerost formy nad treścią. Często są pewne, można powiedzieć, że takie niuanse, o których zapominamy i nie skupiamy się na rzeczach, które są tak naprawdę bardzo ważne, a tak naprawdę to wszystko jest, można powiedzieć, że dość proste, tylko trzeba po prostu z biegiem czasu do pewnych rzeczy dojść samemu i przede wszystkim, no można powiedzieć, że znaleźć osobę, która na samym początku nakieruje nas w odpowiedni sposób, ponieważ podejście według mnie zero-jedynkowe, także do tego tematu też mija się z celem i tutaj musimy także, na, można powiedzieć, że na metodą prób i błędów gdzieś tam dojść do idealnego systemu treningowego dla siebie. Więc oczywiście zaczynając od etapu budowania masy mięśniowej, no to już tutaj wspominałem na ten temat mnóstwo razy, musimy być po redukcji tkanki tłuszczowej, aby odpowiednio rozpocząć etap budowania masy mięśniowej, więc jeśli chodzi o plan treningowy, fajnie byłoby sobie gdzieś tam jeszcze zaznaczyć przypuszczalny czas trwania etapu budowania masy mięśniowej, ponieważ u takich osób jak ja, czy ktoś, kto coś tam stosuje, no to często te, można powiedzieć, że etapy budowania masy mięśniowej mogą mieć różne długości trwania, to także często zależy od okresu, który nas czeka, na przykład okres przedstartowy, możemy robić tam jakieś krótkie odbicie, często różnie się to układa, jeśli na przykład mamy bardzo mało czasu na etap budowania masy mięśniowej, no to tutaj można powiedzieć, że można zastosować takie podejście bardziej, można powiedzieć, że agresywne, jeśli chodzi o jedzenie, ale także jeśli chodzi o można powiedzieć, że dokładanie objętości i intensywności treningowej, możemy próbować gdzieś tam te bloki treningowe, które zaplanujemy, robić sobie dłuższe, z dłuższą progresją ciężaru, bez deloadu, więc ja chciałbym się skupić dzisiaj, można powiedzieć, że na takiej dłuższej perspektywie odnośnie planu treningowego w okresie budowania masy mięśniowej, więc jeśli zaczęliśmy plan treningowy, jeśli zaczęliśmy etap budowania masy mięśniowej po redukcji tkanki tłuszczowej, to tutaj na samym początku według mnie musimy pamiętać, że pierwsze tygodnie, pierwsze 6-8 tygodni, gdzie mamy naprawdę bardzo dobrą wrażliwość insulinową, jeśli odpowiednio przeprowadziliśmy etap redukcji tkanki tłuszczowej, to można powiedzieć, że nasz centralny układ nerwowy jest w dość dobrym stanie. Możemy bardzo delikatnymi bodźcami prowadzić do hipertrofii mięśniowej, co po prostu będzie skutkowało dobrymi przyrostami. Więc te pierwsze tygodnie, gdzie jesteśmy bardzo dobrze uwrażliwieni, musimy pamiętać o tym, aby nie wyciągać, można powiedzieć, że wszystkich asów z rękawa i tutaj zapierniczać na 100%, od razu wchodzić na maksymalne obciążenia, tylko stopniowo po prostu z tygodnia na tydzień, zaczynając tam nawet od 70-80% waszych
możliwości, uwierzcie, że też będzie udawało się Wam uzyskiwać progres, co w późniejszych etapach budowania masy mięśniowej, dajmy na to w 12, 14 tygodniu, nie poskutkuje stagnacją. Więc na samym początku fajnie podejść można do tego może bardzo wybiórczo i w tym początkowej fazie starałbym się naprawdę bardzo, można powiedzieć, że skrupulatnie podchodzić do naszej progresji objętości, intensywności. Starałbym się to naprawdę, można powiedzieć, że bardzo delikatnie bodźcować nasze mięśnie do hipertrofii mięśniowej. Na przykład założyć sobie, dajmy na to, bloki treningowe czterotygodniowe, gdzie w piątym tygodniu robimy deload. Pierwszy tydzień na przykład zaczynamy 80% naszych możliwości, dokładamy trochę obciążenia na tych bazowych ćwiczeniach i stopniowo później progresujemy, dochodząc na przykład do tych 95% i później robimy deload. Później z powrotem zaczynamy tą samą progresję, tylko dokładamy troszeczkę więcej obciążenia niż w pierwszym tygodniu pierwszego bloku i na przykład kończymy ten drugi blok na 100% możliwości. A później już zaczynamy bodźcować organizm, można powiedzieć, że innymi bodźcami treningowymi, ale do tego sobie jeszcze przejdziemy. Więc jeśli chodzi o ułożenie planu treningowego, to ja skłaniam się ku temu, aby na każdą jedną partię układać sobie jedno, przynajmniej takie bazowe, ciężkie, wielostawowe ćwiczenie. Przynajmniej jedno, bo jeśli chodzi tutaj o takie większe partie, jak na przykład plecy i nogi, to możemy sobie ustalić dwa takie ćwiczenia i tutaj często spotykam się z różnymi stwierdzeniami, iż można wykonywać nawet 30 serii roboczych w tygodniu, co jest według mnie na przykład abstrakcją, nawet jeśli chodzi o duże partie mięśniowe. Ułożyć sobie, dajmy na to, myślę, że na te partie nawet 12 serii, 16 maksymalnie serii roboczych w zupełności wystarczy, oczywiście pomijając serie wstępne. Jeśli chodzi o duże partie, no to gdzieś tam w granicach maksymalnie tych 24 serii roboczych w zupełności nam wystarczy. No i tutaj jeszcze warto wspomnieć na pewno o naszych priorytetach, które zakładamy. Jeśli chodzi o małe partie, no to na przykład tutaj założyłbym sobie dodatkowe, dajmy na to, dwie serie robocze, jeśli chcemy poprawić daną partię, niż robiliśmy w zeszłym etapie budowania masy mięśniowej, jeśli jest to inna partia niż założony priorytet wcześniej. No jeśli jesteśmy osobami, muszę powiedzieć, że takimi początkującymi pod kątem na przykład stosowania czegokolwiek, no to tutaj często także ciężko założyć te priorytety treningowe i tak naprawdę musimy przepracować przynajmniej ten rok porządnie, przeprowadzić przynajmniej dwa etapy redukcji tkanki tłuszczowej, dwa etapy budowania masy mięśniowej, aby faktycznie zobaczyć, gdzie są te braki. I tutaj chciałbym także skupić się na bardzo ważnej kwestii, że widzę to także u moich podopiecznych, że często na przykład są partie, które są bardziej chętnie wykonywane przez podopiecznych, więc warto pamiętać o tym, aby każdą jedną partię trenować po prostu ciężko i nie omijać żadnych serii w żadnym ćwiczeniu, bo tak naprawdę później, dajmy na to, po przepracowanym roku ciężko będzie nam wyciągnąć wnioski, gdzie mamy, dajmy na to, te słabsze partie, bo okaże się, że na przykład trenowaliśmy zbyt lekko barki, a one wcale nie mają takiej tendencji, że gdzieś tam one są w naszym układzie mięśniowym słabsze, tylko po prostu zbyt lekko je trenowaliśmy, omijaliśmy te treningi, co w sumie rzadko się zdarza. Może tutaj bardziej powiedzmy, porozmawiajmy o nogach, bo często nogi są pomijane, że one wcale nie są taką słabą partią, tylko po prostu gdzieś tam były omijane w naszym etapie budowania masy mięśniowej, no i to później gdzieś tam z biegiem czasu wychodzi, że ta partia jest niby słabsza, ale tak naprawdę po prostu była źle trenowana zbyt lekko, jeśli można tak to ująć. Więc jeśli mowa tutaj jeszcze o tych blokach treningowych, no to mimo tego, że na pewno często spotkam się z tym stwierdzeniem, że wykonujemy deload, kiedy to czujemy, jednak ja zauważyłem sam po sobie, że gdzieś tam po tych czterech tygodniach
na pewno po części czuję, że wypadałoby odpocząć i można powiedzieć, że ten deload to też jest poniekąd taki nowy bodziec dla naszego mięśnia do wzrostu, ponieważ jeśli schodzimy z tego obciążenia, często ja nawet zalecam, żeby wykonywać sobie tam na przykład 3 treningi wtedy w tygodniu FBW, przechodząc ze splitu czy z push-pull-legs, treningu push-pull-legs i tak naprawdę ten mięsień po części od tych bodźców nam się odzwyczaja, więc to także można powiedzieć, że ten odpoczynek to jest nowy bodziec, nowy taki, można powiedzieć, że nowy bodziec do wejścia w kolejny blok treningowy. I może zamknijmy sobie już ten temat tych pierwszych 8 tygodni etapu budowania masy mięśniowej i przejdźmy do kolejnych, bo według mnie tak naprawdę ta budowanie masy mięśniowej gdzieś tam przynajmniej powinien trwać te 16 tygodni, aby z niego wyciągnąć jak najwięcej, a nawet i dłużej. To oczywiście zależy gdzieś tam przede wszystkim od naszego poziomu zatłuszczenia, lecz no jak na pewno część Was wie, że gdzieś w etapie budowania masy mięśniowej w międzyczasie można sobie wykonać jakieś minikaty, bardzo szybkie cięcia, w sumie też nagrałem na ten temat materiał, jak wykonać takie bardzo szybkie cięcie i może też zostawię link do tego materiału, bo może ktoś będzie zainteresowany, więc link do tego też materiału będzie w opisie tego filmu. Można w międzyczasie gdzieś ten minikat wykonać, więc na pewno pozwoli nam to na utrzymanie, dłuższe utrzymanie dobrej wrażliwości insulinowej w etapie budowania masy mięśniowej. Więc jeśli skończyliśmy te pierwsze 8 tygodni etapu budowania masy mięśniowej, ja często do tego tak podchodzę, że jest to, można powiedzieć, że taki pierwszy wstępny etap budowania masy mięśniowej, gdzie można powiedzieć, że jeszcze w miarę dobrze się czujemy, mamy dobry apetyt, tego jedzenia jest w miarę dużo, jesteśmy najedzeni, ale nie jesteśmy przede wszystkim przejedzeni i później tak naprawdę w tym kolejnym etapie, w tych kolejnych 8 tygodniach tak naprawdę są schody i tak naprawdę najwięcej właśnie wyciągamy z tego, według mnie, z tego drugiego etapu budowania masy mięśniowej. Przez pierwsze te 8 tygodni gdzieś tam nabudujemy tej masy mięśniowej, ale tak naprawdę jeszcze tego nie utrwalimy. Dopiero w późniejszym etapie właśnie, według mnie, ta masa mięśniowa gdzieś bardziej się zbija i mimo tego, że często nawet jest tak, że gdzieś ta waga jakoś diametralnie się nie zmienia, to często na przykład sam widzę po sobie, że ta sylwetka w lustrze się zmienia, to mięso robi się po prostu twardsze i tak naprawdę właśnie najwięcej benefitów, jeśli oczywiście część z osób dalej nie zdaje sobie z tego sprawy, że etap budowania masy mięśniowej jest o wiele cięższy od redukcji. Widzę to także po moich podopiecznych, którzy zgłaszają się do mnie, że już mają dość tej redukcji i zaczynają etap budowania masy mięśniowej. Ja tak naprawdę na redukcji czuję się o wiele lepiej, pomijając, że etap przygotowań, bo tam już faktycznie doprowadzamy organizm do takiego stanu, że no jest pewnym, można powiedzieć, że w momencie ciężko, ale nie przepracowały porządnie etapu budowania masy mięśniowej, bo tutaj tak naprawdę zaczynają się schody. Jeśli chodzi o plan treningowy właśnie w kolejnych etapach, dajmy na to od tego 8 do 16 tygodnia, to ja tutaj często właśnie zaczynam sobie wprowadzać, można powiedzieć, że takie kombinacje jak super serie, serie łączone jako taki jeszcze, mimo tych bloków treningowych, gdzie cały czas po prostu staram się wykonywać tą progresję, ale pamiętajmy o tym, że ta progresja musi być robiona bardzo z głową. Na samym początku, gdy w ogóle zaczynałem te bloki treningowe, gdzie poznałem, można powiedzieć, ten okres budowania masy od środka, można powiedzieć, że prawidłowo, to spisywałem te wszystkie ciężar, notowałem sobie ilość powtórzeń i faktycznie to się sprawdzało, więc dla osób, które można powiedzieć, że są średnio zaawansowane, takie notowanie progresu fajnie się sprawdza, ponieważ no mamy gdzieś tam wyznacznik tego, jak trenowaliśmy wcześniej, jednak dla osób zaawansowanych, za jaką ja się gdzieś tam mam, to już teraz po prostu czuję, na ile mogę na 100% wykonać dany trening i nie potrzebuję już po prostu tego notować. Gdzieś tam staram się zapamiętywać to obciążenie w tych pierwszych bazowych ćwiczeniach. Jeśli udaje się po prostu uzyskiwać także progres w kolejnych ćwiczeniach, no to także go oczywiście wykonuję, ale tutaj jeszcze taką można powiedzieć, że dodatkową kombinacją, która bardzo dobrze się sprawdza, jest po prostu dodawanie sobie serii łączonych. I ja tutaj działam w ten sposób, że po prostu na samym początku można powiedzieć, że nie robię, nie dodaję tych
serii łączonych, można powiedzieć, że zbyt dużo, po prostu daje mniejszą ilość powtórzeń i z biegiem po prostu tych tygodni gdzieś tam na przykład robię sobie serię łączoną na dużych partiach, gdzie jest na przykład 20 powtórzeń, na małych także, a później po na przykład tych 4 tygodniach przechodząc do kolejnego bloku po deloadzie, zaczynam sobie na przykład 30 powtórzeń w serii łączonej i to także jest, można powiedzieć, że taki z bloku na blok, można powiedzieć, że kolejny bodziec do wzrostu. I tutaj tak naprawdę zaczynają się schody z przejedzeniem jedzenia. Często jest tak, że no gdzieś tam już musimy tego jedzenia upychać w siebie bardzo dużo. Różne są osoby. Są takie osoby jak ja, gdzie na przykład teraz można powiedzieć, że pod kątem diety tutaj trochę zbaczę z tematu, ale myślę, że fajnie też to nadmienić. Zawsze starałem się gdzieś tam to jedzenie mocno upychać w okresie budowania masy mięśniowej, przynajmniej w tym drugim etapie, a teraz zauważyłem, że też w sumie dobre efekty mam na troszeczkę mniejszej ilości, gdzie tego jedzenia nie jest aż tak dużo, że po prostu no, można powiedzieć, żygać mi się nim chce, a i tak wykonuję progres, więc można powiedzieć, że tutaj dla takiego własnego komfortu po prostu postanowiłem obciąć te 100-150 gramów węglowodanów i zobaczyć, jak to będzie działało. No ale i tak się sprawdza, więc ale to oczywiście z biegiem czasu gdzieś tam do tego człowiek doszedł, gdzie no i tak jem bardzo dużo tego jedzenia, bo gdzieś 80-860 gram węglowodanów w dzień treningowy. Teraz aktualnie jestem po minikacie, więc także widać też po mnie, że trochę można powiedzieć, że objętościowo jestem szczuplejszy, ale też jest spowodowane bardzo małą ilością jedzenia. Jestem, można powiedzieć, że totalnie wypłukany z glikogenu, bo jem aktualnie 200 gramów węglowodanów i to z dnia na dzień zszedłem z 860 na 200 gramów węglowodanów, ale takie cięcia u mnie bardzo fajnie się sprawdzają. Zresztą tak jak wspomniałem wcześniej, na dole w opisie filmu będą wskazówki, w tamtym materiale będą wskazówki, jak taki minikat, takie szybkie cięcie w okresie budowania masy mięśniowej można wykonać, więc tutaj tak naprawdę w tym drugim etapie od, dajmy na to, tych 8 tygodni do 16, jeśli chodzi o tą bazę w ćwiczeniach, nic się nie zmienia, tylko dokładam sobie po prostu, można powiedzieć, te serie łączone i po prostu stopniowo później gdzieś przeskakując z bloku, z jednego bloku, z kolejnego bloku na kolejny blok, staram się jeszcze to zwiększać ilość powtórzeń w tych ćwiczeniach. Jeśli chodzi o tutaj układanie idealne planu treningowego, jeśli chodzi o objętość, jeśli chodzi o częstotliwość treningową, to według mnie intensywność także, to według mnie tych informacji jest na tyle, że tak naprawdę szkoda na ten temat wspominać i idealnie tutaj to Wam przedstawiać, bo naprawdę jest u bardzo wielu dobrych trenerów, to można powiedzieć, że dobrze nakreślone, tylko no tak jak mówię, warto do tego tematu podejść, można powiedzieć, że w pewien sposób odpowiednio, pamiętać o tym, aby także, przede wszystkim jeszcze wspomnę o tym, aby ten trening nie był przeładowany, bo z tego, co ja zauważam aktualnie na siłowni, zresztą wspominałem to już na kilku materiałach, że po prostu te treningi są objętościowo mega przeładowane, ale ludzie i tak nie wykonują progresu, bo po prostu nie wiedzą tak naprawdę, jak działa hipertrofia mięśniowa, jak rozrasta mięsień i nie potrafią wyjść poza tą strefę komfortu. To tak jak wspomniałem wcześniej, na przykład o ilości serii w danym tygodniu na daną partię. W zupełności wystarczy ta ilość, o której wspominałem, tylko po prostu to musi być na 100% przetrenowane tak jak należy. Po prostu musimy w tym okresie, na tym treningu po prostu, brzydko mówiąc, zapierdalać na 100%, doprowadzać w tych przynajmniej pierwszych bazowych ćwiczeniach na każdą partię, gdzie progresujemy, dokładać tego obciążenia, wykonywać te ćwiczenia do upadku mięśniowego i no nie ma szans, żebyśmy nie rośli, jeśli oczywiście dieta i cała reszta jest odpowiednio dopięta, ale o tym także nie będę wspominał, bo to jest temat, można powiedzieć, że na osobny materiał. Więc jeśli chodzi o plan treningowy, to można powiedzieć, że bardzo ogólnikowo tutaj to wszystko omówiłem, bez wchodzenia dogłębnie, można powiedzieć, że
wybiórczo w dane aspekty, nawet nie omawiałem tutaj mojego idealnie mojego planu treningowego. Chciałem się skupić tutaj po prostu na tym temacie takiego całokształtu podejścia treningu w etapie budowania masy mięśniowej. Myślę, że w miarę przejrzyście mi to wyszło, więc także dziękuję za obejrzenie całego materiału. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem i do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się, cześć.